No, witajcie drodzy moi widzowie. Teraz wam pokażę. W tym nowym odcinku będę sobie smażył schab z kością. Będę smażył taki fajny schabik. No, teraz patelnię rozgrzeję. Patelnia się rozgrzewa. Za chwilę zaraz to położę na gorący ogień na patelnię. Teraz fajnie się smaży na wolnym ogniu i fajnie sobie to podsmażę. Dałem fajną cebulkę. Tak się smaży. Fajnie. Taki schab z kością smaży się. Teraz go jeszcze go fajnie popieprzę. O tak. Popieprzyłem. Troszeczkę to fajnie popieprzyłem, dałem troszkę pieprzu, dałem wcześniej soli i za chwilę to będę fajnie zajadał. Teraz sobie będę nakładał schabik z kością, taki. Do tego sobie wezmę takiego krzan ćwikła. Biorę teraz talerz. Teraz patelnię odkładam na bok. Tak. Teraz sobie wezmę nóż i będę kosztował. I wezmę do tego chlebek. Teraz biorę chleba, kawałek. Biorę chlebka. Tu mamy tego. Biorę teraz nóż. Do tego biorę ćwikłę, ponieważ ja lubię jeść. Ćwikła, krzan, lubię se jeść chlebka tak właśnie z tym. Teraz sobie nakładam. Daję sobie troszkę tutaj. Tak o. I lubię sobie tego fajnie namaczać. Takim fajnie tym. Teraz będę kosztował. Teraz będę próbował. Widelcem sobie kroję. Fajnie, do tego chlebka wezmę. Ugryzę fajnie, spróbujemy. Troszeczkę tego krzan ćwikła. Smaczne. Smaczne jest. Rewelacja, dobre, przepyszne, aż palce lizać. Po prostu można sobie takie coś samemu coś zrobić. No. Fajnie to jest takie coś.
Bardzo jest piechota, warto sobie takie coś zrobić. Ponieważ sobie to zrobiłem tak go na wolnym ogniu, zaraz sobie tak fajnie, smacznie zajadam. Teraz do tego sobie zrobię jeszcze ciepłej herbaty. Będzie fajna, ciepła herbatka. Teraz się zagotuje. Wiadomo, musi być jeszcze do tego ciepła herbatka. No. Żeby coś sobie tak fajnie było na takie dobre, fajnie skosztowane. No. Jak już sobie zrobiłem takie jedzenie, takie fajne jedzonko, to i też takie bardziej fest, takie jedzonko. Bardziej takie... Jak już zrobiłem sobie takie już jedzonko, to już teraz sobie już i herbatkę zrobię. No. No, tak sobie jeszcze tutaj o pokroję, o. Piechota. A palce lizać i tyle. Fajne. Bardzo jest smaczne. Ja tak po prostu lubię sobie takie mięsko przekąsić. Lubię sobie takie fajne mięsko przekąsić. No. Tak, to jeszcze zrobimy. Zaraz woda będzie przygotowana. Tak, teraz jest woda przygotowana. Teraz zalewam. Herbatka jest zrobiona. Fajnie. O. Fajnie, tak. I tak, o. Teraz herbatka zrobiona. Popiję. Fajna, ciepła herbatka. Teraz sobie jeszcze zajadam fajnie. I tak to fajnie smakuje. Piechota, smaczne. Takie smaczne, że aż palce lizać i mówię, ktoś by jakby coś tam by chciał wiedzieć, coś się ode mnie dowiedzieć, to ja wam mogę coś podpowiedzieć, jak to można sobie takie coś zrobić.
No. U mnie dania to zawsze dobre wychodzą. Tak sobie teraz herbatkę popiję. Także fajnie se tak skosztowałem. Tak go chlebkiem sobie jem. O. Bardzo smaczne jest. Także mówię, pokazałem tam każde danie umie coś tak fajnego zrobić. Jak ja coś robię, to te każde dania są smaczne. Ja robię te takie każde dania smacznie robię, no. No, tak samo jak i rosół umie robić. Czy tam jajecznicę lubię robić, no. Fajną, taką smaczną, przepyszną i nawet takie dużo ciekawych takich rzeczy umie robić, no, takich typowo do jedzenia, no. No, ale tak ogólnie to tak mówię, robię takie rzeczy do jedzenia, bo warto sobie coś takiego, coś zrobić. Smacznego coś do jedzenia. No. To tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.